Cześć! Witam Cię serdecznie w odcinku, który otwiera już drugą połowę naszej serii 10 kierunków w sztuce, z którymi poeksperymentujesz. Tak, to już szósty odcinek i dzisiaj razem ze Stowarzyszeniem Nowy Port Sztuki zapraszamy Cię na opowieść o dwóch bardzo ciekawych stylach, które rozwijały się na przełomie XVIII i XIX wieku, czyli o klasycyzmie i romantyzmie. Zapraszamy serdecznie! W poprzednim odcinku opowiedziałam Ci o sztuce baroku, a także wspomniałam, że barok kończył się rokokiem. Rokoko rozwijało się w pierwszej połowie XVIII wieku i dokładnie wtedy też zaczyna narastać na ten styl rokokowy kolejny styl klasycystyczny. Klasycyzm rodzi się w pierwszej połowie XVIII wieku i będzie trwał do początku wieku XIX, ale to nie wszystko, dlatego że dokładnie w tym samym czasie, troszeczkę później, rozwinie się drugi styl, który będzie szedł równolegle do klasycyzmu i będzie to romantyzm. I dlatego, że te dwa style będą szły równolegle w tym samym czasie mniej więcej, będą się rozwijały w Europie, to dzisiaj właśnie porównamy je sobie, opowiem Ci o tym, jakie różne inspiracje czerpały te dwa style i jak w takim razie w efekcie wyglądały dzieła w stylu klasycystycznym i dzieła w stylu romantycznym. Zaczynajmy! Zacznijmy w takim razie od początku. Co inspirowało do pracy artystów klasycyzmu? Przede wszystkim musisz wiedzieć, że wiek XVIII i XIX w Europie to jest ogromny zwrot do stylów już zaprzeszłych, dawnych. I klasycyzm jako taki ideał obierze sobie antyk, a przede wszystkim skupi się na starożytnej Grecji. I tak zobaczysz, że na przykład w architekturze, w rzeźbie czy w malarstwie właśnie te ideały antyczne będą naśladowane. One się teraz odrodzą. Spójrzmy w takim razie teraz na drugą stronę, czym inspirowali się artyści romantyczni. No to tutaj, jeżeli chodzi o inspirację taką poprzednią epoką, to musimy jednak wskazać średniowiecze. To ma też znaczenie ze względu na duchowość, na którą będą romantycy przede wszystkim też stawiać, ale romantycy będą również bardzo dużo czerpać na przykład z literatury. Będzie bardzo dużo pojawiało się takich przedstawień, które na przykład będą inspirowane Szekspirem albo pracami Dantego. Obydwa te style, czyli i klasycyzm, i romantyzm, będą inspirować się również i przedstawiać w swoich pracach wydarzenia historyczne, które mają bieg w tym czasie w Europie. A musisz wiedzieć, że w Europie wieku XVIII i XIX działo się bardzo dużo. Jest to czas, kiedy mamy bardzo dużo powstań narodowościowych, mamy czas na przykład Wielkiej Rewolucji we Francji. To są te czasy, kiedy dochodzą tutaj nam ideały, takie jak wolność jednostki, jak to słynne hasło, które może znasz, równość, wolność, braterstwo. To są właśnie te momenty bardzo burzliwe w historii. I również one będą trafiały na przykład na płótna malarzy zarówno romantycznych, jak i klasycystycznych. Natomiast to, w jaki sposób oni będą podejmować te tematy, to już będzie bardzo różne. Kolejny czynnik, który różni bardzo mocno te dwa podejścia, to przede wszystkim filozofia, którą artyści wyznają. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o klasycystów, no to oczywiście mamy oświecenie i tutaj triumf rozsądku nad uczuciami, nad emocjami. Oni będą uważali, że to, co jest do poznania zmysłami, czyli wzrokiem, dotykiem, jest tym, co jest najważniejsze. I przeciwnie do tego romantycy, którzy powiedzą, że to, co jest fizyczne, to, co jest materialne, to jest złuda, a najważniejsze jest to, co jest w środku, najważniejsza jest dusza, najważniejsza jest religijność, jest wiara i to, co ulotne, a nie co materialne. No i właśnie stąd takie wielkie różnice w tym, jak ostatecznie wyglądają prace plastyczne w tym czasie. Dlatego, że prace klasycystów będą właśnie podporządkowane temu rozsądkowi i rygorowi, porządkowi. Tutaj będą dominowały wartości rysunkowe nad malarskimi. Wszystko będzie bardzo ładnie najpierw zakomponowane, zaplanowane, wszystkie kompozycje. No a potem dopiero będziemy gdzieś tam te wartości malarskie dopuszczać, na przykład w obrazach. Ale też na przykład w architekturze właśnie będziemy bardzo dużo inspirować się architekturą starożytną, dosłownie kopiować niektóre detale i wzorować się na obiektach antyku. W pracach, które podejmują wydarzenia aktualne z historii, będziemy tutaj u klasycystów widzieć taki nacisk na pokazywanie
przedstawień oficjalnych, to będą portrety oficjalne władców, to będą portrety na przykład Napoleona, który będzie pokazywany właśnie w takich momentach chwały, co przeciwieństwo właśnie będzie miało u romantyków, dlatego że tutaj wręcz przeciwnie, będziemy mieli przede wszystkim ukazywanie ekspresji silnej, emocji, będzie duża nastrojowość, będzie właśnie malarskość w tych obrazach. Tutaj właśnie te wartości malarskie będą dominowały nad rysunkowymi. Tutaj będzie moment na to, żeby zabrać głos w dyskusji i artyści będą pokazywać często wydarzenia historyczne nie od strony oficjalnych władców i od propagandy, ale od strony właśnie zwykłego obywatela, który jest w to wszystko uwikłany i ponosi tego konsekwencje. Przejdźmy teraz w takim razie do konkretnych przykładów i zobaczmy, jak te cechy, o których opowiedziałam, mają się do faktycznych dzieł, które wtedy powstawały. Porównamy sobie teraz architekturę klasycyzmu i romantyzmu. Za przykład klasycystyczny posłuży nam kościół paryski świętej Genowefy, czyli patronki Paryża, który nazywany jest w skrócie Panteonem Paryskim. No i tutaj od razu oczywiście możesz się domyślić, że jest tak dlatego, że jest on dosłownie wzorowany na Panteonie Rzymskim. A więc totalnie antykizowany. Antykizacja oznacza, że mamy tutaj właśnie w obiekcie współczesnym cechy, które są inspirowane antykiem. I jak przyjrzymy się tym dwóm obiektom, no to możemy zobaczyć bardzo łatwo, że z Panteonu Rzymskiego Panteon Paryski bierze na przykład inspirację właśnie kopuły, czy portyk kolumnowy na wejściu, ale także detale architektoniczne. Mamy tutaj takie ornamenty charakterystyczne dla starożytnego Rzymu. To co ciekawe, to że Kościół Świętej Genowefy, a więc Panteon Paryski, tak naprawdę nie jest kościołem. Jest to mauzoleum, czyli tak naprawdę grobowiec, w którym złożone są ciała i szczątki bardzo ważnych osób, takich jak artyści, tacy jak Zola czy Dima, ale także na przykład Maria Skłodowska-Curie. Inny przykład architektury klasycyzmu, też z Paryża, to będzie Kościół Świętej Marii Magdaleny. Ten kościół z kolei był inspirowany antycznym kościołem Maison Carrée w Nîmes, a więc świątynią rzymską. Innym ciekawym przykładem zapożyczenia form antycznych w architekturze klasycyzmu będzie powrót do formy łuku triumfalnego. Łuki triumfalne powinny Ci się kojarzyć ze starożytnym Rzymem. To były pomniki stawiane ku chwale fantastycznych władców, a przede wszystkim dowódców wojsk. I taki łuk triumfalny możesz zobaczyć w Paryżu na Placu Gwiazdy. Ma on delikatnie zmienione formy, dlatego że w zwieńczeniu nie ma już klasycznie miejsca na inskrypcję, ale jest również bardzo bogato dekorowany takimi oficjalnymi przedstawieniami, jak to było właśnie w starożytnym Rzymie. Myślę, że teraz już rozumiesz, jak wyglądała idea architektury klasycystycznej i te inspiracje z antyku, które oni czerpali pełnymi garściami. Przejdźmy teraz w takim razie do realizacji romantycznej. I przenosimy się do Polski, do Arkadii pod Nieborowem, gdzie Bogumił Cuk zaplanuje romantyczny ogród dla pałacu w stylu angielskim. Jesteśmy w momencie, kiedy właśnie bardzo mocno po Europie szerzą się ogrody romantyczne angielskie, które w założeniu były asymetryczne, które miały bardzo dużo elementów dodatkowych, takich jak jakieś glorietki, czyli takie małe domki, jakieś małe akwedukty. I to była taka mieszanka stylistyczna obiektów, które były ustawiane w takim parku romantycznym, żeby idąc w parku na spacerze, móc natknąć się na takie ruiny antyczne czy to gotyckie i sobie je popodziwiać. Przykładem takiego budynku może być domek gotycki. I takich realizacji było dużo, dużo więcej w tym czasie. One powstawały praktycznie w każdym jednym kraju europejskim. Przejdźmy teraz do porównania rzeźby klasycystycznej i romantycznej. Jako przykład z klasycyzmu posłuży nam rzeźba jednego z najważniejszych rzeźbiarzy tego okresu, czyli Antonio Canovy. I tutaj jako przykład posłuży nam rzeźba pod tytułem Napoleon jako Mars. Sama nazwa od razu nam zdradza, że mamy tutaj do czynienia z ważnym przedstawieniem oficjalnym władcy, w którym jest on gloryfikowany. Jest to apoteoza, czyli wyniesienie władcy na piedestał. Napoleon jako Mars, czyli jako bóg wojny, przedstawiony jako antyczny heros w akcie, z jedynie draperią, czyli takim zwojem materiału, przewieszonym przez ramię. Lewą rękę podpiera owłócznie, a w prawej ręce trzyma jabłko z taką malutką boginią Nike, a więc z boginią zwycięstwa.
Mamy więc tutaj przedstawienie oficjalne władcy, który jest pokazany jako antyczny heros i cechy również takie formalne tej rzeźby są antykizowane. Zobaczmy teraz w takim razie dla przeciwieństwa, jak wyglądały rzeźby romantyczne. Mamy tutaj również przykład francuski. Rude zaprojektował płaskorzeźby 4, które miały być dekoracją łuku triumfalnego na Placu Gwiazdy, który już znasz. Najważniejsza i najbardziej popularna płaskorzeźba, a więc relief, który powstał dla tego obiektu architektonicznego, to Marsylianka. Druga nazwa tej płaskorzeźby to Wymarsz Ochotników. I myślę, że właśnie ten drugi tytuł świetnie obrazuje ducha tej sceny. Po środku kompozycji mamy Wiktorię, która tutaj oznacza ojczyznę, która nawołuje do boju i idą za nią ludzie. I mimo, że mają kostium antyczny, dlatego że ewidentnie jakby formalnie są antykizowani, to jednak uważa się, że ta płaskorzeźba przede wszystkim niesie ze sobą wartości romantyczne i tutaj właśnie te wartości emocjonalne, te, które niosą ekspresję wyrazu, są najważniejsze. Dlatego też właśnie tę płaskorzeźbę klasyfikujemy jako romantyczną, jako tą, która pokazuje zryw narodu, taką oddolną inicjatywę, jako taką, która pokazuje emocje. Bo jak widziałeś właśnie Napoleona w tej poprzedniej rzeźbie, Napoleon nie miał żadnych emocji na twarzy. A zwróć uwagę tutaj. Tutaj mamy silną gestykulację, mimikę, tutaj mamy okrzyki, pokazywanie rękoma, żeby dołączyli do tej ojczyzny, do tej Wiktorii ludzie. Tutaj się po prostu dzieje, tu są emocje, które są prawdziwe. Natomiast po drugiej stronie u Napoleona mamy twarz bez emocji, totalnie niewzruszoną. To jest oficjalny portret. No i przechodzimy do naszej trzeciej dziedziny artystycznej, czyli do malarstwa i do różnic między dziełem klasycystycznym a romantycznym właśnie w tej dziedzinie. Jako przykład klasycystyczny posłuży nam obraz Dawida. Jacques-Louis David, czyli artysta, który był nadwornym malarzem Napoleona Bonaparte. I przedstawił Napoleona na przełęczy świętego Bernarda. Jest to znowu portret oficjalny, który mimo, że zdaje się być bardzo dynamicznym, jest totalnie statycznym i wyważonym obrazem. Co nam o tym mówi i co nam zdradza tę statykę, mimo pozornej dynamiki, bo przecież on podrywa tego konia. Ale zwróć uwagę, że tak naprawdę tutaj wszystkie linie nam się równoważą. Mamy silny skos, równoważone drugim silnym skosem. Mamy tutaj jakby takie sztuczne zatrzymanie momentu. Ten obraz nie wygląda jak scena, która się dzieje i po prostu ktoś ją podpatrzył i zrobił reporterskie ujęcie, tylko jest to oficjalna, pozowana scenka, w której po prostu artysta powiedział, jak ma się ktoś ustawić do zdjęcia, czy tutaj do obrazu i po prostu go namalował. Ciekawostka na temat tego obrazu jest taka, że istnieje aż 5 wersji tego portretu. I każda z nich dzisiaj znajduje się w innym muzeum. Czym się różnią? Delikatnym detalem. Jeżeli zobaczysz kiedyś ten obraz na żywo i Napoleon będzie miał delikatnie inny kolor płaszcza, bardziej pomarańczowawy albo bardziej taki nasycony czerwony, no to właśnie dlatego, że istnieje 5 wersji. Najwidoczniej szukano idealnej, w której Napoleon będzie wyglądał jak najlepiej. Ale to nie Napoleon zlecił namalowanie tego obrazu, tylko król Hiszpanii, który chciał nawiązać stosunki dyplomatyczne z porewolucyjną Francją. Jeżeli chcielibyśmy dokonać krótkiej analizy formalnej tego obrazu, czyli zastanowić się, jakie on ma po prostu cechy, no to tutaj przede wszystkim widzimy takie klasyczne cechy klasycyzmu. Kompozycja tego obrazu, jak już powiedziałam, jest statyczna. Równoważą nam się tutaj dwa bardzo silne skosy. Zobacz też, że sztucznie obniżony jest horyzont. Po to oczywiście, żeby w jak najlepszej krasie pokazać nam ten portret. Bardzo mocno widać też tutaj właśnie, że dominują nam te wartości rysunkowe nad malarskimi. Zobacz, że te obiekty, które zostały namalowane, a więc koń i postać Napoleona, mają taki jakby niewidoczny kontur. Tu faktycznie nie ma czarnej kreski konturu, ale jednak jakbyś wziął albo jakbyś wzięła nożyczki, to można po obrysie ewidentnie tą postać i tego konia wyciąć, dlatego że mają ten niewidoczny kontur. Że było tutaj bardzo jasno najpierw rozrysowane przez artystę, jak ta kompozycja ma wyglądać, a potem dopiero on wziął farbę i zaczął tutaj malować i nakładać te wartości malarskie. Poza tym, jak przyjrzymy się kolorystyce, to zwróć uwagę, że jest bardzo wyważona. Oczywiście mamy akcent kolorystyczny tej płachty, tego płaszcza czerwonego, pomarańczowego, ale poza tym bardzo mocną równowagę reszty koloru.
utworów. Z ważnych jeszcze cech, dzięki którym możemy przypisać ten obraz do klasycyzmu, no to oczywiście muszę tutaj się zatrzymać nad mimiką i gestykulacją tego przedstawionego naszego władcy, dlatego że te gesty są totalnie formalne. One są właśnie takie jakby udawane, tak jak powiedziałam na początku. Jakby ktoś po prostu, kto komponował, czyli właśnie David, który komponował kompozycję tego obrazu, powiedział dokładnie, jak tutaj trzeba ułożyć rękę, jak trzeba ułożyć nogę, żeby to dobrze wyglądało. Możemy sobie przecież wyobrazić, że normalnie ta scena byłaby niesamowicie dynamiczna i trwała dosłownie ułamek sekundy. Nie udałoby się jej zatrzymać w takim nienaturalnym kadrze. Przejdźmy teraz w takim razie do porównania tego obrazu z dziełem romantycznym. Chciałabym Ci pokazać teraz obraz Francesco Goi, czyli romantyka hiszpańskiego, który namalował słynne rozstrzelanie powstańców madryckich. I zobacz teraz po pierwsze właśnie już w temacie, który podejmują Ci obydwoje artyści. Artysta francuski klasycysta David podejmuje oficjalny portret władcy. Natomiast romantyk Goya podejmuje scenę nieoficjalnego portretu, a scenę rozstrzelania cywilów przez wojska francuskie. Jest to więc sposób pokazania tematu nie od strony oficjalnej, a od strony właśnie tej najbliższej zwykłym ludziom. Kiedy przyjrzymy się najważniejszym liniom na obrazie, jasno zobaczymy podział na dwie strefy. Strefa po lewej stronie to strefa właśnie cywili, którzy są rozstrzeliwani, i strefa po prawej stronie, która jest strefą tego bezlitosnego konduktu wojennego, który ich rozstrzeliwuje. Zobacz, że najważniejsze linie krzyżują się na postaci, która od razu przykuwa nasz wzrok, czyli na postaci powstańca po lewej stronie, który zresztą, zobacz, że podnosi ręce właśnie w geście poddania się, a dodatkowo jeszcze kolorystycznie artysta nałożył mu biały barwnik na koszulę, który jest przecież, wiemy, symbolem poddania się. To jest symbol białej flagi. Kolejny ważny akcent kolorystyczny to akcent czerwonej, rozbryzganej krwi, która znajduje się na podłodze przed grupą powstańców, która też pokazuje nam tą niewinność i to przelewanie tej krwi niewinnych ludzi. Nastroju, dramatyzmu całej scenie oczywiście dodaje dramatycznie kontrastowo zaakcentowany światłocień. Widzimy tutaj scenę, która jest przedstawieniem nocnym, to jest nocturn. Mamy tutaj sztuczne źródło światła w formie latarni postawionej przy żołnierzach. Oświetla nam bardzo wąską wiązką takiego mocnego, silnego, dramatycznego światła właśnie postaci po lewej stronie. To, co jeszcze bardzo ważne, żeby tutaj zauważyć, to sposób przedstawienia tych dwóch grup postaci. Postaci po lewej stronie mają indywidualne cechy. Każdy z tych powstańców ma własną mimikę, gestykulację, bardzo mocno zaakcentowaną. Mamy tutaj bardzo silnie działającą ekspresję. A teraz spójrz na grupę po prawej stronie. Po pierwsze, oni wszyscy ustawieni są do nas plecami albo bokiem. Nie widzimy żadnej twarzy, żadnego żołnierza. Nawet gdybyśmy je widzieli, to one na pewno nie byłyby zaznaczone indywidualnie. Żołnierze pokazani są jako bezlitosna maszyna do zabijania. Tutaj nie ma miejsca na ludzkie emocje, tutaj nie ma miejsca na ludzką mimikę, na autentyczną gestykulację. Podsumujmy więc, czego się dzisiaj nauczyłeś? Wiesz już, kiedy rozwijała się sztuka klasycyzmu i romantyzmu w Europie. Wiesz, skąd inspiracje czerpali klasycyści, a skąd romantycy. Wiesz też, jakie prądy filozoficzne przyświecały klasycystom, a jakie romantykom. Potrafisz wymienić podstawowe cechy formalne dzieła klasycystycznego oraz podstawowe, najważniejsze cechy formalne dzieła romantycznego. A teraz czas na ćwiczenie. Na początku tego odcinka powiedziałam Ci, że malarze romantycy czerpali bardzo dużo z literatury. Przykładem dzieła, które świetnie to potwierdza, jest portret Adama Mickiewicza na Judachuskale, namalowany przez polskiego artystę Walentego Wańkowicza. Wańkowicz zainspirował się sonetami krymskimi Mickiewicza, w których pisał on tak. Lubię poglądać wsparty na Judachuskale, jak spienione bałwany to w czarne szeregi, ścisnąwszy się, buchają, to jak srebrne śniegi w milionowych tęczach kołują wspaniale. To w 1826 roku napisał właśnie w sonetach krymskich Adam Mickiewicz. I inspirując się tymi czterema wersami, Walenty Wańkowicz namalował właśnie jego portret na Judachuskale. A teraz wyobraź sobie, że to Ty jesteś malarzem romantycznym, który ogromną inspirację
czerpię z tekstów literackich. I ostatnio przeczytałeś wspaniały utwór Goethego pod tytułem Król Olch. Przeczytam Ci teraz fragment tego utworu, a Ty wysłuchaj go dokładnie i zainspirowany namaluj swoje dzieło plastyczne. Technika jest dowolna, możesz użyć do tego ołówka, może być to praca rysunkowa, mogą być to pastele albo farby. A jeżeli masz pomysł na jeszcze inną technikę plastyczną, idź w zgodzie ze swoim sercem, tak jak zrobiłby to artysta romantyczny. Jeżeli jesteś wzrokowcem i lepiej rozumiesz tekst, jeżeli go widzisz, to wyświetlę teraz go na ekranie. Jeżeli natomiast jesteś słuchowcem i Twoja wyobraźnia działa lepiej, kiedy się do Ciebie mówi, to zamknij oczy, a ja przeczytam ten utwór dla Ciebie. Johann Wolfgang Goethe, Król Olch. Noc padła na las. Las w mroku spał. Ktoś nocą lasem na koniu gnał. Tętniło echo wśród olch i brzóz, gdy ojciec syna do domu wiózł. Cóż tobie, synku, że w las patrzysz tak? Tam ojcze on, król Olch, daje znak. Ma płaszcz, koronę i biały tren. To mgła, mój synku, albo sen. Pójdź, chłopcze, w las, w ten głuchy las. Wesoło będzie płynąć czas. Przedziwne czary roztoczę w krąg. Złotolitą chustkę dam ci do rąk. W tym utworze możesz usłyszeć cztery głosy. Pierwszy głos to głos narratora, który nas wprowadza do tego utworu. Dalej wypowiada się ojciec, następnie syn, a na końcu to, co znajdziesz w cytacie, to jest oczywiście kwestia króla Olch. A teraz na podstawie tych 12 wersów, które dla Ciebie przeczytałam, spróbuj narysować, jak Twoim zdaniem wyglądała scena, która dzieje się w tym utworze literackim. Możesz też spróbować narysować, jak Twoim zdaniem wygląda król Olch, którego tak wypatrywał, jadąc na koniu, syn. Jestem bardzo ciekawa, jak pójdzie Ci to zadanie. Jest ono niesamowicie kreatywne i mam nadzieję, że rozbudzi Twoją wyobraźnię. Pamiętaj, że wynikami swoich prac możesz się z nami podzielić, wrzucając je na przykład na Instagram i oznaczając Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki, albo takie zdjęcie swojej pracy możesz wrzucić na fanpage Stowarzyszenia na Facebooku. Artyści ze Stowarzyszenia czekają na Twoje prace. To już wszystko na dziś. Super, że jesteś ze mną do końca. Widzimy się w kolejnym odcinku, w którym opowiem Ci o sztuce drugiej połowy XIX wieku. Do zobaczenia!